Chciałem tylko powiedzieć, że imponujące wrażenie stąd jest ilości w ogóle, znaczy ile osób jest. Robi to niesamowite wrażenie, więc pozwoliłem sobie zrobić zdjęcia, czego zazwyczaj nie robię, więc z góry proszę o wybaczenie. To już Jacek Bartosiak rozpoczął nasze spotkanie. Jeszcze gorzej. Okej, teraz słychać. Bardzo przepraszamy za ten falstart, no ale zaczęliśmy nie najlepiej. Mam nadzieję, że rzeczywiście ten finał będzie tutaj imponujący. W imieniu Wydawnictwa Literackiego witam Państwa w sali Audytorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego na spotkaniu z osobą, której chyba nikomu przedstawiać nie trzeba, nikomu, kto interesuje się geopolityką, geostrategią, polityką międzynarodową, czy polityką również w tym wymiarze wewnętrznym. Jest z nami dr Jacek Bartosiak. Dzień dobry. Dzień dobry. Dr Jacek Bartosiak, założyciel think tanku Strategy and Future, adwokat, autor książek, między innymi tej bestsellerowej Najlepsze miejsce na świecie, która właśnie niedawno miała swoją premierę. Po tym spotkaniu rzecz jasna autor będzie czekał i będzie można swój egzemplarz do podpisu autorowi złożyć. Panie doktorze Jacku, możemy zacząć. Najlepsze miejsce na świecie, przyznam szczerze, dla mnie jest to książka, która pozostawia czytelnika no, w takim stuporze. No, duży dyskomfort odczuwałem już od samego początku, no i z takim dyskomfortem skończyłem lekturę tej książki. No, to napięcie, jakie budujesz pomiędzy tym obrazem tej wieży, czyli mechanizmami władzy, mechanizmami opartymi na redystrybucji grosza publicznego, a z drugiej strony z tą wizją wojny, którą być może, jak piszesz, trzeba będzie nam stoczyć, no taki stupor wywołuje. Czy zatem wieża, ten system władzy jest do naprawienia? Okej, dziękuję bardzo. Zacznę od tego, że dziękuję bardzo za tak liczną obecność. No, jest to absolutnie fenomenalne i daje autorowi książki bardzo dużo, no aż do tego stopnia, że trochę rzadko mi brakuje słów, a teraz mi zabrakło. Stąd wygląda to fenomenalnie, naprawdę. Bardzo dziękuję za taką obecność, frekwencję i w ogóle za wszystko i też za takie zainteresowanie książką. Nie spodziewałem się, szczerze mówiąc, więc tym bardziej dziękuję. Wiesz, zacząłeś od najtrudniejszego właściwie pytania, na które ja nie mam odpowiedzi. I tak szczerze to powiem, bo nie wiem, czy się da zmienić zasady panujące w wieży. Nie czuję się też na siłach, żeby na przykład przeprowadzić takie zmiany albo szczegółowy plan przeprowadzenia takich zmian. Staram się, ta książka miała tylko i aż szczerze przedstawić diagnozę człowieka, który nie musiał się bać o tym napisać, który jednocześnie widział te rzeczy i robiliśmy te rzeczy, które robiliśmy w Strategy and Future, to jest w książce szczerze pokazane. Oczywiście książka miałaby 2000 stron, gdybyśmy wszystkie interakcje, wszystkie litery alfabetu greckiego i nie tylko jeszcze wymienili, a już mi zaczęło brakować, a wiadomo, wymogi literackie, książka nie może być za długa, były spore cięcia, tak swoją drogą, to też żebyście Państwo wiedzieli, były spore cięcia ze względu właśnie na to, żeby, no wiadomo, żeby to było jakoś też do przeczytania i do, bo ta opowieść mogła mieć kilka tysięcy stronic co najmniej. Nie aspiruję do tego, żeby znaleźć odpowiedź, jak zmienić system wieży. Wystarczyło
mi odwagi, a jednocześnie uważałem, że to jest wystarczająco dobre, żeby państwo, społeczeństwo dowiedziało się, jak to funkcjonuje. Zwłaszcza w obliczu nadchodzącej wojny, nadchodzącej transformacji, później trwającej wojny. Uważaliśmy to, i ja w Strategy and Future, ale ja też, jako swój obowiązek właściwie, bo mogłem zajrzeć, jak to wygląda. Mało tego, kończąc, miałem wrażenie, że robię to też w imieniu ludzi w środku wieży, dlatego że ta wieża jest ogromna, jest w niej bardzo dużo ludzi i tam jest bardzo wielu przyzwoitych ludzi, którzy chcą normalnie funkcjonować, chcą, mają ambicje, wierzyli na pewno w to, że coś można, może jeszcze gdzieś wierzą na wewnętrznej migracji, albo gdzieś próbują dalej forsować, bijąc się z tym systemem. I oni też, to jest bardzo ważne, oni bardzo mnie prosili w trakcie pisania tej książki, żebym się nie zatrzymał w połowie, tylko żeby to wszystko powiedzieć, tak? Dla nich, bo oni nie mogą, bo w sposób obiektywnych powodów się boją, martwią albo nie mają takiej siły nośnej, przekazu nie mogą. No po prostu, a my Strategy and Future rzeczywiście chcąc, nie chcąc uzyskaliśmy taki wpływ na debatę strategiczną w Polsce. Mamy takie zasięgi, pewien autorytet zbudowany również w wierzy, że wydaje mi się, że to jest wiarygodne. Tak? No i pisząc tą książkę czułem to. Mam nadzieję, że to jest odpowiedź na to twoje pytanie. Wydawało mi się to wystarczająco mocne i silne, żeby tutaj może jakieś zmiany zaczęły zachodzić w przyszłości. No to co na to wierza? I czy czyta książkę? Czyta, bo już miałem interakcję z wierzą po opublikowaniu książki. Co na to wierza, nie powiedziałeś? Co na to wierza? Tak. No. Nie, w sumie fajne były te reakcje, no. Były spoko. Właściwie spoko. No. Nie wiem, czy powinienem, ale oczywiście, no, wiadomo, przecież nie wszyscy dzwonili do mnie z wieży, ale no, miałem kilka telefonów. I to takie naprawdę z wieży, tak? Nie tylko ludzi z systemu publicznego, bo na przykład mnóstwo ludzi z systemu publicznego, którzy tak sami w swoim życiu nie mogą powiedzieć, że to ich tak denerwuje i to mi kibicuje i zachęca i bardzo dziękuję, że ktoś powiedział w ich imieniu. Natomiast no ze szczytu wierzy, ludzie też. Oni tak szczerze mówiąc, co charakterystyczne jest, traktują to jako pewną oczywistość, że tak jest w ogóle o co chodzi. Tak? No, po co tak mieszać? I w ogóle fajnie, że nie używałeś nazwisk, Jacek. No bo w sumie fajnie, że nie używałeś, nie? No bo oni nie tracą w tej grze statusowej. Tak? Bardziej ich szczerze mówiąc interesują te strategiczne rzeczy. I w sumie to może i dobrze, a jednocześnie źle, bo uważają system za coś zupełnie normalnego, że tak funkcjonuje. Natomiast rzeczywiście czytają też tę książkę z powodów strategicznych, no bo przecież ta książka jest o kulturze strategicznej. I też zamiarem moim nie było to, żeby się wszyscy obrazili w wieży, a ja nie jestem rewolucjonistą, tak? Który chciał podpalić świat, tak? Z establishmentu tak zwanego i nie ustawiać się w roli Trybunału Ludowego, wręcz przeciwnie. Z pozycji niezależności dzięki placowi chcieliśmy twardo wziąć udział w debacie strategicznej i powiedzieć, co nam się nie podoba albo co powinno zostać ulec zmianie. I to nam się udało. Tak? Nam jako zespołowi szerszemu Strategy and Future, któremu zresztą dedykuję tę książkę. Niektórzy z zespołu Strategy and Future są obecni na sali. I jeszcze na dodatek, bo już zdążyłem zauważyć, i jeszcze na dodatek liczne grono współpracowników szerszych, często anonimowych, nieznanych szerszym, jest też na sali. Więc do nich kieruję też te słowa. Tak samo było zresztą w Kinotece Warszawskiej. I kończąc tylko tę myśl, no nie chcieliśmy obrazić systemu publicznego. Chcieliśmy, czy ja chciałem, potrząsnąć jednocześnie, żeby to była książka o strategii, o przyszłości, o tym, czym musimy się mierzyć. Jakoś znaleźć takie jungti między potrzebą reformy, a jednak no, nie alienowaniem. Tak? No i na razie z tych moich interakcji z wieżą wydaje się, że może to zostało nawet osiągnięte. Tak? No ale wiadomo, to jakieś wybiórcze. Wiem też oczywiście, że mnóstwo ludzi jest wściekłych, no bo to dobrze. Mnóstwo ludzi jest wściekłych i to dobrze, bo to przecież jak gdyby podważa, tak? Pewne drogi, pewne wybory, pewne akceptacje, że można inaczej. Też oczywiście jest spora część ludzi, która by chciała samodzielnie kształtować pewne rzeczy w Polsce, bez na przykład demokratyzacji debaty publicznej, o takich sprawach fundamentalnych jak wielkie wydatki na wojsko. No,
Uważam, że na przykład ta książka, która jest bohaterem, tak, dzisiejszego wieczoru, demokratyzuje debatę. I absolutnie nie akceptuję argumentów czołowych liderów wierzy, że pewne rzeczy powinny być tajne. Może pewne tak, ale nie tak szeroko. I ta książka ma na celu właśnie zaproszenie społeczeństwa do debaty, pogłębienie wiedzy, poprawienie jakości tej debaty, żeby ona wyszła z rzekomo super tajnych korytarzy, gdzie są oświeceni luminarze strategii, bo tak nie jest. Absolutnie. Naprawdę nie jest. I żebyśmy naprawdę zaczęli na poważnie rozmawiać o tych sprawach. Tak? I po 30 latach zasługujemy. Stąd już kończąc, mam dużo energii, piłem kawę tuż przed wykładem, więc trochę będę ciągnął. I między innymi bardzo wyraźnie w rozdziale Kapitan Bomba i inni zrobiłem tę dychotomię pomiędzy społeczeństwem, które się musiało zmodernizować, rozejrzało się po świecie i zapragnęło czegoś innego i pragnie czegoś innego i funkcjonuje według innego funkcjonowania. Jestem przekonany, że spora część z Państwa funkcjonuje właśnie w tym społeczeństwie otwartym, w tym społeczeństwie, które zna świat, które musi się rozliczać za wyniki, jest między decyzją a odpowiedzialnością, jest krótki związek przyczynowo-skutkowy i wtedy inne reguły obowiązują, bardziej zdrowe, a częścią społeczeństwa, które wokół redystrybucji pieniądza publicznego i jakie się z tym wiążą konsekwencje. Wyraźnie chciałem dać odczuć że i moje zdanie wypowiedzieć, że ja uważam, a znam obie strony, że ta część społeczeństwa, która funkcjonuje wokół redystrybucji pieniądza publicznego jest niezmodernizowana i zapóźniona, a jest przekonana, że jest na szczycie. I to jest absolutnie napięcie, które nie pozwala nam na jeszcze większy rozwój, dlatego że no, trudno odmówić Polsce rozwoju tak, w ostatnich 30 latach. Natomiast to jest kula u nogi. To napięcie moim zdaniem jest kulą u nogi. I też nie chciałbym zaakceptować takiego argumentu, bo on jest moim zdaniem nieprawdziwy, że wszędzie na świecie tak jest, Jacek. Nie bądź nieracjonalny, to jest normalne, wszędzie tak jest, te feudalne relacje patrimonialne, budowanie, zamienianie władzy na osobiste wpływy, też majątkowe, bądź jakieś takie inne są zupełnie naturalną rzeczą. Nie są. Tendencja natury ludzkiej jest taka, owszem, ale etyka służby publicznej i metody systemu powinny zapobiegać temu i niszczyć takie postawy, bo inaczej nie ma rozwoju. No, już Konieczny o tym pisał na różnych przykładach. Ja nie wiem, no, w końcu należymy chyba do cywilizacji, która to rozumie. Tak, przynajmniej werbalnie aspirujemy do tego. No dobrze, rozpoczęliśmy od tego stuporu, z jakim zostawiasz czytelników po przeczytaniu Najlepszego miejsca na świecie. To porozmawiajmy chwilę o stuporze samego autora. Innymi słowy, na ile ta książka, no to jest wyraz rozczarowania tym, że sam używasz takiego sformułowania. W Polsce po wybuchu wojny w Ukrainie, po tej pełnoskalowej, od początku tej pełnoskalowej inwazji nie nastąpiła jakaś zmiana kulturowo-mentalna. Takiego używasz sformułowania. Tak. Nie nastąpiła moim... Co się miało stać? No, też jest mi trudno o tym powiedzieć, bo muszę trochę poutyskiwać na to, że Ukraińcom stosunkowo dobrze poszło. Tak? Coś, co mnie oczywiście cieszy, natomiast wydawało mi się w dniu, gdy wybuchła wojna, no, że nie ukrywam, mówiłem to publicznie wielokrotnie, byłem przekonany, że Ukraina szybko przegra i paradoksalnie może to będzie katalizatorem poważnych zmian w państwie polskim. Tak? Ukraińcom poszło nad wyraz dobrze. Co oczywiście naszych uspokoiło w ogóle, relaksik, tak? Bo jesteśmy przecież lepsi niż Ukraińcy, co jest oczywiste, tak? Tak polskie elity myślą, no naturalnie, tak? Podczas gdy tak moim zdaniem wcale nie jest, albo nie musi być. I tych zmian fundamentalnych nie widać, dlatego że jeżeli mówimy o systemie odporności państwa, czy wojsku polskim, ono wymaga głębokiej reformy i może nie będę się wypowiadał na temat poszczególnych zakupów wojskowych, bo zakupy są potrzebne do dyskusji jak bardzo i już wielokrotnie też mówiłem, że rozumiem ministra Błaszczaka, że musi nagle kupować te czołgi i tak dalej, bo na rynku światowym nie ma tego za dużo i coś trzeba było robić, podejmować jakieś decyzje. Natomiast brakuje szerszej myśli, która jest jedną z głównych osi książki, do jakiej właściwie do cholery wojny my się szykujemy. A to jest absolutnie fundamentalna różnica. Oraz co z ludźmi, bo człowiek jest centrum systemu.
jakie są relacje w wojsku między podwładnym a przełożonym, między dowódcami, jak kryteria awansu, promocji, wynagradzania, przesuwania na inne stanowiska, rozmieszczeń, stacjonowania wojska, funkcjonowania styku polityki, no od tego trzeba zacząć. Od wynagradzania właściwego, od kultury debriefingu, od przywrócenia prawdy, od funkcjonowaniu, tak, etosu służby, skończenia z paździerzem. Ja rozumiem, że może trzeba kupować, ale to może być jednocześnie i jedno i drugie poprzez bardzo wyraźne sygnały, potężne reformy związane z tym, bo na to się patrzy, tak? A nie tylko na kupowanie, które melduje się na Twitterze potem i jest świetnie, tak? Bo wykonałem swoją pracę. Tu jestem złośliwy, ale szczerze złośliwy, bo no to jest niepoważne, tak? I tutaj nie widzę właściwych reform. Uczyli mnie dużo mądrzejsi ode mnie. Heiko Borsche, którego cytuję, taki szwajcarsko-niemiecki strateg, który zajmuje się innowacją w wojsku, absolutnym jest gwiazdą światową na ten temat. I to on mi osobiście tłumaczył nas 15 razy, nie tylko zresztą on, że każda reforma zaczyna się od zmian w nastawieniu człowieka do sprawy i wynikających z tego zmian organizacji. To jest uzupełniane dopiero technologią. Po to, żeby tę technologię użyć w jak najlepszy sposób. Tak? I w ten sposób się buduje zdolność. Ale trzeba wiedzieć, jaką tą zdolność w ogóle chce się mieć docelowo, zanim się zacznie to wszystko, co powiedziałem. Ja nie widzę w debacie polskiej, żebyśmy rozmawiali o zdolnościach. No bo Jacku, do czego? Do ataku na Białoruś czy obronę Warszawy? Do wojny morskiej czy powietrznej? Najlepiej wszystko naraz. Kupowanie na kartę kredytową zastępuje debatę o strategii. Jednocześnie jest oczywiście totalne wzmożenie wojną, bo jest wielka wojna konwencjonalna, pierwsza z 1945 roku, dosyć symetryczna, więc są te czołgi strzelają, artyleria strzela, jeździ w sceny, domena informacyjna przepełniona tymi, prawda, gadżetami. No i co? Tak. I ja nie widzę, żeby się na przykład debata sama, jeżeli chodzi o strategie wojskowe, pogłębiła w Polsce. Dane jest ten fragment zresztą autorstwa Alberta Świcińskiego na temat kultu cargo. Tak? Ktokolwiek zarządzał dużą organizacją, czy dokonywał wielkiej transformacji nawet w korporacji, czy w swojej firmie, to wie, od czego się zaczyna. No, na pewno nie od kupienia drukarek albo po prostu komputerów nowych. Tak? Tylko zmiana organizacyjna. To są oczywiste rzeczy. Nastawieniu do ludzi, jak funkcjonuje to, jak się rozlicza. No, mógłbym długo o tym mówić, zachęcam do zajrzenia do książki. Choć, biorąc pod uwagę choćby jeden z rozdziałów Kapitan Bomba, to samą wojskowość oceniasz w miarę dobrze. Nie no, to taka świetne, to z tym Kapitanem Bombą nieźle się udało, szczerze powiedziawszy. I centralnie, używając języka młodzieżowego, nasze wojsko i personel nasz wojskowy jest, najogólniej rzecz ujmując, różnej jakości. Tak? To samo jest z kadrą oficerską, młodszą, wyższą, generalską, absolutnie różną. Myśmy przy Armii Nowego Wzoru przeszli przez naprawdę ogromną część Wojska Polskiego w interakcjach. Tak? Również dzięki temu wojsku, żeby była jasność, które nam zaufało, które nam uwierzyło, które nas wspierało. Przecież sami sobie tego nie wymyśliliśmy. Sami nie wymyśliliśmy bitwy manewrowej, ani lekkiej piechoty, ani tego, że człowiek jest najważniejszy, ani tego, na czym polega reforma. To są interakcje z tymi ludźmi, poparte oczywiście literaturą, próbą odbicia tego od sojuszników, od ich wiedzy, próby zbudowania w związku z tym jakiegoś wyobrażenia, jak to powinno wyglądać. I to trwało w ogóle kilka lat, dużo więcej niż sam projekt 20 wojny, czy prawda, Armii Nowego Wzoru, bo bardzo mieliśmy dużo przegłosów z wojska. I to naprawdę, nie mogłem tego napisać w książce, ale no, właściwie z najwyższych eszelonów wojskowych, tak, którzy chcieli forsować reformę. O tym napięciu styku między polityką a wojskiem, to jest tajemnica Poliszynela, tak? Że wojsko nie ma nic do powiedzenia. Nie może dyskutować o ewolucji pola walki publicznie, dlatego że to psuje system zakupowy, o którym decydują politycy.
To ktoś to jasno musi powiedzieć i wszyscy się boją to powiedzieć, tylko nie Strategy and Future, bo jesteśmy niezależni od pieniędzy publicznych i od koncernów zbrojeniowych, ok? W związku z tym my to mówimy, tak? No to jest do to akurat jest dosyć rewolucyjne, myślę, jak na polskie warunki państwa postkolonialnego w dużej mierze, gdzie sobie tam wszyscy hasają i budują zależności i wpływy po linii pieniądza, zleceń i tak dalej. No ale tu już się nie chcę rozgrzewać na samym początku naszej rozmowy. Ale my postanowiliśmy powiedzieć, że trzeba inaczej to zrobić. I stąd między innymi przedstawiliśmy wtedy projekt Armii Nowego Wzoru i tak dalej. Przy czym oczywiście książka nie jest o Armii Nowego Wzoru, jak wiesz, tylko jest o tych stykach interakcji, ale przede wszystkim jest protest songiem. Tak? To ktoś z wydawnictwa literackiego, nie pamiętam kto, nie chcę nikomu dodać ani odjąć. Ktoś to pomagał redagować, czy swoją drogą też dzięki wydawnictwu literackiemu w ogóle ta książka jest do przeczytania, bo mam tak ciężki styl, jak wiecie państwo, że jestem tym bardziej wdzięczny i to też chcę jasno powiedzieć publicznie, że nie bez przyczyny wydawnictwo literackie ma taką renomę, bo zrobiło z tej książki w ogóle coś, co się da pewnie przeczytać. Skupiłem wątek. O czym chciałem powiedzieć, Jacku, powiedz mi właściwie. Tak się zakręciłem tym złym stylem swoim, że... Mówiliśmy o Kapitanie Bombie, ale no właśnie, bardzo ciekawa uwaga, najlepsze miejsce na świecie jako protest song. No jest tam poezja, między innymi Herberta wiemy, można śpiewać i to dość udanie. No tak, tak. No właśnie, skoro jesteśmy w Krakowie, w dawnej stolicy, to dobrze o tym powiedzieć. No bo chciałem, żeby ta książka była też taka bardziej literacka. Chociażby z tego powodu, że wprowadziłem tam pewne opowieści z jakichś przygód własnych, przemyśleń, czy nad rzeką Perłową, czy w Wilnie. Muszę powiedzieć, że słuchałem ostatnio sam swojego audiobooka, przepraszam, bo byłem ciekawy, jak Antek Pawlicki to czyta i ten fragment słuchałem. Jak siedzimy w Wilnie z kolegami niedaleko Rossy i to naprawdę ładnie to wyszło, bo rzeczywiście była taka atmosfera, później ta Dźwina, prawda, te parafie polskie rozrzucone gdzieś na dawnej granicy strategicznej Rzeczpospolitej, więc chciałem też wprowadzić taki klimat, tak, i też klimat czy Herberta, Miłosza, tam jest Baczyński też, bo jednakowoż znacie mnie z poprzednich książek, że daje sygnał, no może poza książką o kosmosie, że daje sygnał czytelnikowi, że jesteśmy ludźmi stąd, tak? Absolutnie wyrastającymi z tradycji tej przestrzeni strategicznej. Dlatego Jan III Sobieski, podchojecka kampania, prawda, opisy z przeszłości, sięganie po hetmana Tarnowskiego, że po prostu żeśmy się nie urodzili wczoraj, tak? Gdyby mamy, co, nawet te nazwiska tych, co na przykład mnie bardzo ujęło, jak Majewski wspomina, którego ja z kolei cytuję, tych rotmistrzów naszych i poruczników z kompanii podchojeckiej, no przecież zapomnianych. Kto pamięta nazwiska tych ludzi? No więc ja na przykład chciałem przypomnieć w książce, która stała się bestsellerem, nazwiska ludzi, którzy prowadzili tę kampanię, tak, dowodzili konkretnymi oddziałami liniowymi wojska dawnej Rzeczpospolitej, no bo nawet pewnie nie wiadomo, gdzie są ich groby, tak? Kto o nich pamięta w ogóle, a się wpisują w ciągi. Myśmy też w Strategy and Future i ja osobiście chciałem przypomnieć i się wpisać w pewną taką sztafetę pokoleń ludzi, którzy się czują odpowiedzialni za coś. Tak, za coś. I to też taki miał być sygnał do czytelnika, że nie jesteśmy z kosmosu, tylko jesteśmy stąd, zanurzeni stąd. Tak? To we wstępie wyraźnie zaznaczyłem. Są te nawiązania do poezji. Na przykład bardzo mi się przypadło do gustu i to dzięki profesorowi Andrzejowi Nowakowi, który gdzieś cytował, już nie pamiętam, w którejś chyba swoich książek, ten wiersz Miłosza Centrfoga o tym, jak stoi na stacji Orsza. To jest początek rozdziału trzeciego książki. I właśnie zrozumiałem, jak czytałem ten wiersz tam 16 razy, że właściwie wielka strategia Rzeczpospolitej względem Rosji sprowadza się do odwrócenia postawienia przeciwieństwa temu zapisowi z tego wiersza, tak? I odwrócenia tego trendu. To jest właściwie można by napisać tylko ten wiersz, znaczy
cytować z Miłosza i powiedzieć, dobra, trzeba zrobić odwrotnie, cześć, pa, tak? I tyle. I to też byłoby już zrozumiałe. A zatem zrozumiałem też, że w naszej poezji i w literaturze, sztuce, wielka strategia jest gdzieś zapisana. W tych kufrach, o których wspomina Miłosz, tak? Czy w starych nadaniach króla, w Szarlotce, w instynktownych zachowaniach nawet. Nawet tej naszej klasy politycznej, muszę powiedzieć gdzieś, że chociażby w przeciwieństwie do Ukraińców, którzy budują dopiero państwowość w trakcie wojny de facto, chyba my mamy określoną wielką strategię Rzeczpospolitej. Może nie była zebrana w jednym miejscu. Ja miałem ambicję zrobić to w najlepszym miejscu na świecie i to jest rozdział drugi i trzeci, tak? No, z grubsza. Ale gdzieś możemy nawiązywać do tego, tak? No tak samo z tym Herbertem, który z kolei wprowadza takie wątki ironiczne, no, gorzkie, tak? Gorzkie. Jest ten rozdział właśnie Kapitan Bomba i inni, gdzie jest taki postulatywny mój opis powrotu emigracji, kadry oficerskiej, oficera Armii Nowego Wzoru, kultury mówienia prawdy, debriefingu. No i zaczynam to też z takim cytatem Miłosza, że tam Herberta, że można tak sobie dywagować o tym. Natomiast kto to posłucha? Tak? Coś w tym stylu. No bo chciałem, że może wy posłuchacie, czytelnicy, i może wpłyniecie na wieżę, która zostanie przymuszona do tego, żeby nie mieć tego przekonania pychy, że ci maluczcy nie rozumieją, jaka jest poważna gra między poważnymi politykami w tej grze. Tylko, że tak naprawdę to my jesteśmy suwerenem, a oni trochę muszą słuchać, bo tak myślą, że jest inaczej, tak swoją drogą. Czego myślę, że społeczeństwo nie wie, ale tu już wychodzi ze mnie trochę buntownik. Strasznie mnie to denerwuje, ale no tego doświadczyłem, tak? Nie wiem, rozgadałem się. Ale chyba rozumiecie Państwo, o co mi chodziło, tak? Jeśli zostanie nam czasu, to do Herberta i Miłosza jeszcze tutaj wrócimy. Najpierw pytanie, no właśnie, zamykając kwestię tej polityki zakupowej, pytanie w kontekście tego, do jakiej wojny się przygotowujemy. Dlaczego wszyscy byliśmy przekonani, że wojny nie będzie? No prawie wszyscy. Pozwolisz, zanim ci odpowiem na to pytanie, chciałem jeszcze jednej rzeczy powiedzieć, którą muszę powiedzieć. Muszę powiedzieć. Bo widzę już po komentarzach na przykład ludzi nieprzychylnych też książce, albo właśnie tam ten. Bo jest ten fragment o dynamicznych asymetriach, tak? W książce. Który jest moim zdaniem skromnym, absolutnym nowum w polskiej myśli o wojnie. Ja wywodzę tam, no jest taki cały wywód, na czym polega właściwie życie i wojna, konstrukty moralne, które ograniczają nam potrzebę wyegzekwowania tej asymetrii na naszą rzecz. No, kto czytał, to wie, o co chodzi. Jasno chcę to powiedzieć. Byłem w szoku, że w Polsce nie rozumie się, że to jest podstawa prowadzenia wojny. Tak to się robi, zwłaszcza, że widać to na Ukrainie. I na przykład jeszcze teraz musiałem odpierać zarzuty, że to są jakieś w ogóle nie wiadomo, o co chodzi. Bo przecież wojna to jest czołg jeden przeciwko drugiemu, armata kaliber taki i tak dalej. Nie, absolutnie to nie jest wojna. Wojna to jest zarządzanie asymetriami. I dlatego Mao Tse-tung wygrał wojnę ludową, Giap wygrał swoją wojnę, Herman Czarniecki wygrywał swoją wojnę szarpaną. Tak, i można mnóstwo przykładów. Jest mnóstwo czynników, jest ciągłe, dynamiczne zarządzanie asymetriami. Jeżeli miałbym prosić Państwa, żeby cokolwiek z tej książki zostało, jeżeli chodzi o sztukę wojenną, to nawet zapomnijmy tą kompanię podchojecką, chociaż ona też jest przejawem tego, że Sobieski rozumiał tę zasadę i dlatego trzeba mieć trochę doświadczenia życiowego, żeby dowodzić na dłuższą metę, to zasada dynamicznego zarządzania asymetriami w wojnie jest absolutnym kluczem do zrozumienia tego, tak? I na tę zasadę naprowadzili mnie w Stanach Zjednoczonych ludzie, którzy nic innego nie robią, tylko zajmują się wojną. I oni naprawdę nie dywagują o rodzaju sprzętu, tylko o ciągłych asymetriach, które są non-stop w każdej relacji, a wojna też jest pewną relacją z przeciwnikiem, tak? To jest absolutnie kluczowe. Moim zdaniem właśnie na przykład tym się przejawia brak tego katalizatora i poważnej debaty o naturze wojny, że to nie zostało przyjęte w polskiej debacie jako podstawa myślenia o czymkolwiek, tak? Może to brzmi enigmatycznie, jakoś może się przybije to w transmisji i jakoś z tej książki to wybrzmi, ale to jest bardzo silny, bardzo mocny
fragment tej książki oparty o nie o książki, które są przyczynkowe, jak tam pobili Amerykanie w Iraku kogoś, tam czołg przejechał w lewo, strzelił w górę, tylko o prawdziwe traktaty wojenne, o Wegecjusza, o Reginalda Bretnora, o Zundzy, o Clausewica, o Żominiego. To są fundamenty. I to, że w Polsce to nie zostało zinternalizowane i zrozumiane i przetworzone, tak żeby można debatę prowadzić na jakimś przynajmniej poziomie, gdzie się obie strony rozumieją, o czym my w ogóle mówimy, tak, jest jednym z przejawów kultu cargo, który musi zostać anihilowany w Polsce, bo inaczej nie posuniemy się do przodu. Tak. Chciałem, żeby to wybrzmiało dobrze, bo widziałem w ostatnich dniach w internetach absolutne niezrozumienie tego zagadnienia. Jakbyśmy mogli wrócić do twojego, jakbyś mi przypomniał. No, pytałem, dlaczego byliśmy przekonani, że wojny nie będzie, tej pełnoskalowej. Dlaczego byliśmy przekonani, tak? No, szczerze mówiąc, to zrozumiałe trochę, bo nie chcemy zmian. Najczęściej ludzie nie chcą zmian takich, które im grożą. Po drugie, po każdej wojnie systemowej, a taką wojną była II wojna światowa, i tej pierwsza, i później napoleońskie, ludzie myślą, że się czegoś nauczyli. Jesteśmy dużo mądrzejsi, myślą za każdym. W Poczdamie tak myśleli, w Wersalu, w Wiedniu w 1815 roku. Jesteśmy dużo mądrzejsi, wyciągnęliśmy wnioski. To jest kwestia tylko wolitywna. No, ty rozumiesz, ja rozumiem, takie straty, spójrz, pamiętamy to. Więc nie powtórzymy tego błędu, tak? Potem w ogóle zostało to poprawione dominacją amerykańską lat 90. Absolutnym dla Polaków przekonaniem o końcu historii. Ktoś inny się zaopiekował naszą wielką strategią, makroekonomią, Unia. Mówiłem o tym wielokrotnie. Bezpieczeństwem Amerykanie, NATO. No i ten wspaniały świat. No, absolutna słoneczna pogoda, gwiezdny czas globalizacji, podróżowania, funkcjonowania. No to naturalne, że ludzie wierzą w to. Naturalne. I do głowy by nie przyszło. Ja szczerze mówiąc, Strategy and Future, i to widać na naszych nagraniach z jesieni 2021 roku, gdzie publicznie dla wobec nie wiem, nawet milionów ludzi, czasami na przykład w kanałach popularnych, też w telewizji, ja mówiłem, Marek Budzisz, mówiliśmy, że nadchodzi wojna. Tak. Ale nawet ja muszę przyznać, nie sądziłem, że Rosjanie na tylu kierunkach operacyjnych wykonają uderzenie i że celem operacji armii rosyjskiej będzie absolutna anihilacja niepodległego państwa ukraińskiego ze zniszczeniem, znaczy z wyłączeniem rządu, zdobyciem Kijowa i tak naprawdę opanowaniem wszystkich aktywów państwa ukraińskiego. Taką mieli ambitne plany. Ja nie sądziłem, że będą mieli aż takie ambitne i też nie przewidziałem tego, mówiąc szczerze. I mówiłem o tym publicznie. Tak samo nie przewidziałem to, co powiedziałem, że będą się tyle bronić. Tak? Znaczy, że w ogóle dadzą radę. Natomiast, że wojna nadchodziła, było widać. Absolutnie było widać, że wojna nadchodzi. I pamiętam, że od jesieni 2021 roku, no tak od września, października, w Strategy and Future byliśmy przekonani, że nadchodzi wojna. Szykowaliśmy się. Zarządziłem przyspieszenie prac nad Armią Nowego Wzoru, którą w Złotych Tarasach we wrześniu pierwszą zajawkę, zwłaszcza tej hybrydowej strony i w ogóle przygotowania takiego ogólnego zapodaliśmy do debaty publicznej. A potem chcieliśmy pokazać bitwę manewrową strategii nuklearnej. Absolutnie pracowaliśmy po 16-18 godzin dziennie na dobę. Wszyscy w zespole, nawet Nick Myers w Stanach. To był absolutnie, ja nie pamiętam tego czasu. Byliśmy przekonani, że nadchodzi wojna, jeszcze byliśmy przerażeni, że siły kontynentalne są strukturalnie znacznie silniejsze. Rosja ma przewagę wojskową, Amerykanie miękną, przegrali w Kabulu. Biden miękł przy negocjacjach na temat traktatów rozbrojeniowych. Nawet Burns, jak jeździł do Moskwy, to był miękki. Dramatycznie to wyglądało, naprawdę dramatycznie to wyglądało. I jeszcze na dodatek Biden zgodził się na Nord Stream, który uruchomił kalkulacje wojenne u Rosjan. Amerykanie oddali również Białoruś, a tak naprawdę w 2020 roku wchłonięcie sprawczościowe, funkcjonalne Białorusi, system sprawczości państwa rosyjskiego
uruchomił moim zdaniem planowanie wojenne i w ogóle możliwość wojny przeciwko Ukrainie, a zatem to była taka Czechosłowacja. Ja kiedyś napisałem zresztą tekst o tym w 20 roku. I od 20 roku już się baliśmy, że będzie wojna, że jest to kwestia czasu, ale jesienią byliśmy już pewni. Nie sądziłem, że będzie aż taka, bo wydawało mi się, że wystarczy państwo ukraińskie tam zająć Donbas, coś i tak się rozpadnie, nie? Bo tak wyglądało, jakby było z kartonu. Zełenski tracił poparcie, miał niskie. No, ale nie wyglądało to dobrze i zresztą Amerykanie też tak w sumie uważali i teraz wszyscy zmędrkują, że wiedzieli, że było inaczej. To nieprawda. My byliśmy w Stanach przed wojną i rozmawialiśmy z ludźmi, którzy szkolili armię ukraińską. Wszyscy byli w szoku, że to tak dobrze poszło im. I tak samo w Polsce. I teraz to w ogóle jesteśmy na innym poziomie debaty, ale co chciałem powiedzieć? To był czas, gdy byliśmy absolutnie porażeni tym, że państwo polskie się nie przygotowuje do tego, jest niegotowe, wojsko polskie jest niegotowe. No, nic nie wskazywało na to, żeby Amerykanie dali istotny odpór. To był inny czas niż teraz, się wydaje. No i wtedy to była ta atmosfera, tak? I jednocześnie w kawiarni, na imieninach, gdzieś, no ja nie rozmawiam o tym z ludźmi tak prywatnie, no bo jeszcze by pomyśleli, że niczym innym nie gada, tylko o tej geopolityce, tak. Ale ogólnie to ludzie w ogóle do głowy im to nie przyszło. Jak ja pamiętam, powiedziałem to w Polsacie chyba, przed świętami Bożego Narodzenia, zdaje się, to przecież zepsułem wszystkim święta, którzy oglądali, tak. Co on tam wymyślał? U Stanowskiego w kanale sportowym też to zrobiłem. I wiesz, to nie jest takie proste, bo centralnie mówisz i bierzesz odpowiedzialność, że będzie wojna. Tak, tak samo jak prezentowaliśmy Armię Nowego Wzoru w grudniu 2021 roku z poważnymi minami na serio przez 10,5 godziny. Przedstawiasz plan całej reformy, że nadchodzi wojna w Europie, musimy być przygotowani, to może wyglądać tak, w związku z tym musimy zmienić. Wiesz, no bierzesz odpowiedzialność, wychodzisz i bierzesz na klatę to, tak? To nie takie proste. Polecam wszystkim takie ćwiczenie. Musisz być naprawdę przekonanym co do tego, więc to. Natomiast całkowicie zrozumiałe jest, że ludzie, społeczeństwo mogą być nieprzygotowani. To jest naturalne i nie wierzyć w to. To jest naturalne, nawet zdrowe właściwie. No a potem wybuchła wojna. To ile możemy mieć czasu w Polsce dzisiaj, zakładając 3 scenariusze? Oczywiście Rosja po tej wojnie na wymęczenie jakoś triumfuje. To jest jeden scenariusz. Drugi, pokój, ale tym akuszerem pokojowym są Chiny. No i trzeci, zwycięstwo Ukrainy i wypchnięcie Rosji poza Europę. Właśnie w ostatnich dniach zdałem sobie sprawę z tego, że takie jest napięcie w domenie informacyjnej, w tego, co wszyscy by chcieli, Amerykanie coś by chcieli, Ukraińcy coś by chcieli, Polacy coś by chcieli, Niemcy coś by chcieli, Rosjanie, wszyscy kłamią w tych propagandach. Używają, Clausewitz mówił, tych sposobności do tego, żeby forsować swoją agendę, w tym my też, że wydaje mi się, że ja mniej znacznie wiem na temat przebiegu tej wojny i tego, jak ona będzie za 3 miesiące wyglądać, niż na jej początku. Straszne, co? A się tym zajmuję na co dzień. Uczciwie powiem, że mógłbym spekulować. Absolutnie nie wiem, jak za 3 miesiące się potoczy ta wojna i czy będzie ofensywa ukraińska i czy się uda. Straszne, co? Ale tak uczciwie powiem, że nie wiem. Wydaje mi się, że strukturalne siły powodują, że Ukraina musi w tym roku wykonać ofensywę, która coś tam musi im przynieść, bo będą w tym roku już zmuszani przez Amerykanów i Zachód do rozmów pokojowych z Rosją. Więc, bo brakuje Zachodowi sił i woli politycznej, w tym Amerykanie. Być może Amerykanie już uznali, że wystarczy tej wygranej. To już jest być może prawie wystarczająco dobrze. A Ukraińcy mogą myśleć inaczej, a my jeszcze inaczej. No i co do tych scenariuszy różnego rodzaju, może być tak, że w ogóle nie będziemy w żadnej wojnie. Natomiast możemy być też w wojnie. Bo jeżeli Rosjanie wygrają tę wojnę, w tym sensie, że uzyskują koncesje terytorialne i jeszcze dokonają jawnej aneksji Białorusi, nawet może nie poprzez to, że będzie formalna konstytucja, że Białoruś jest częścią
Federacji Rosyjskiej, ale no, funkcjonalnie, tak jak wiesz, tak jak tam Rzeczpospolita za króla Stanisława Poniatowskiego, no, funkcjonalnie była, nie miała polityki zagranicznej wolnej, tak? Ani polityki bezpieczeństwa wolnej od Katarzyny Wielkiej, to wówczas Rosjanie nie poprzestaną na tym, dlatego że będą odbudowywali swoją siłę zbrojną, jak Piotr Wielki po klęsce pod Narwą w Wielkiej Wojnie Północnej, jak później oczywiście Rosjanie odbudowywali po klęskach pod Austerlitz, pod Warszawą, Putuskiem, Ostrołęką i Ławą Pruską, tak? I pokój w Tylży zawierali, no a potem byli w Paryżu, tak? W czasie, byli w imperium decydującym o losach Europy, w kongresie wiedeńskim. Tak samo myślą elity rosyjskie, że spokojnie zreformują się, poprawią, zrobią i tak dalej. No pewną zmianą fundamentalną jest to, że Rosja staje się zależna od Chin coraz bardziej, bo są te sankcje, Zachód się odcina. Zobaczymy na jak długo, bo przecież widać, że Niemcy i Francuzi to tak nie bardzo się chcą odcinać. Natomiast najważniejszą sprawą, i to się potwierdza, to co mówiliśmy w Strategy Future od lat, jest to, że o losach prawdopodobnie tego konfliktu oraz o tym, jaką my będziemy pełnili rolę w kolejnych latach, jest napięcie chińsko-amerykańskie, a zatem też rola Chin w stabilizacji sytuacji na Ukrainie, bo się może okazać, że na przykład jak rozmawiamy, to są pielgrzymki do Pekinu teraz, von der Leyen, Macron, prawda, Sanchez, Hiszpanii i wszyscy święci pewnie Unii Europejskiej, bo the risking, czyli tak wiesz, oni nie chcą tej wojny, żeby trwała, zobaczyli, że Chiny mają tak zwany lewar na Rosjana i mogą, mają jakiś potencjał, może być niezrealizowany, do spowodowania zakończenia tej wojny i powrotu do pięknej, wspaniałej globalizacji, handlu z Chinami, gra gitara, wszystko się zgadza, tak? No i wtedy Amerykanie są bardzo niezadowoleni, już są niezadowoleni. Jak się czyta amerykańskich analityków i też takich twórców opinii strategicznych, to są wściekli na to, że Europejczycy nie chcą tego decouplingu, nie odcięli się od Chin, jeszcze jeżdżą teraz do Pekinu. Absolutna wściekłość jest w Waszyngtonie. Dlaczego? Dlatego, że cała sytuacja z Chinami, że Chiny tutaj sygnalizują, ale oczywiście bez zobowiązań, że mogą próbować stabilizować, Zełenski to podniósł i minister spraw zagranicznych Ukrainy też podniósł i próbują rozgrywać tę kartę. Amerykanie czują, że ktoś im na łokieć robi dźwignię, bo czego Amerykanie bardzo nie lubią, bo kontrolowali do tej pory przebieg konfliktu, a tu Ukraińcy im mówią, że wiecie, rozumiecie, może być pokój, który zaprowadzą Chińczycy. No i co wtedy ze sprawczością amerykańską jest? A jednocześnie Amerykanie nie chcą dawać więcej sprzętu za dużo i Ukraińcy w ten sposób próbują wymusić większe dostawy sprzętu. No i to jest czysta polityka, o której mówimy od strategii już od wielu lat. Natomiast nie wiem, co to oznacza dla Polski, bo to wymaga głębszego namysłu. Nie zebrałem się jeszcze na ten namysł, mówiąc szczerze, no bo to jest taka historia, która jest od kilkuset lat nie było czegoś takiego, że bieguny mogą się zmienić. Ja nie mówię, że się zmienią. Na drodze do tego jest wiele jest wiele zmiennych. Postawa imperialna Rosji, chęć samodecydowania Rosji, co Chińczycy muszą zdusić, tak jakoś tam pokazując, że Rosjanie, no nie podskakujcie, bo surowce, bo właściwie importujecie od nas wszystko, maszyny, części, no ale już na zachodzie Europy zrozumieli, że Chiny mają lewar na Rosję. No ale Rosja nie chce z kolei, nie po to zaczyna tę wojnę, żeby skończyć jako wasal Chin, bo moim zdaniem Rosja zaczyna tę wojnę właśnie po to, żeby poprawić swoją pozycję względem Chin, poprawić pozycję względem Europy, ale ostatecznie wybrać Europę w międzyczasie z wypchnięciem Amerykanów z Europy i oczywiście podeptaniem Europy Środkowo-Wschodniej, bo to państwa sezonowe, jak to mawiali nasi przeciwnicy w historii, prawda, czy tam bankarty systemu wersalskiego i tak dalej. To się przejawia w tym, ten mechanizm się przejawia również w tych wypowiedziach i w tym traktowaniu. I oto toczy się de facto wojna na Ukrainie. Kończąc tę przydługą trochę wypowiedź, absolutnie są różne scenariusze możliwe, ale dlatego musimy mieć prawdziwą reformę systemu odporności państwa w nowoczesny sposób w XXI wieku i wojska, nawet nie tyle, żeby wziąć udział w wojnie, tylko żeby stać się czynnikiem gry o równowagę. Dlatego, że architektura bezpieczeństwa upadła, będzie tworzona nowa. Ona już jest sondowana w trakcie wojny i my musimy być podmiotem tej gry. Musimy mieć zatem siły zbrojne, bo to jest
po złamaniu architektury bezpieczeństwa, argument być może najistotniejszy, albo przynajmniej absolutnie ważny, w tym, żeby się układać i samostanowić o pewnych sprawach, albo przynajmniej, żeby być jakąś wartością dodaną w grze. Jeżeli tego nie zrobimy, absolutnie nie będziemy, jak za czasów saskich. I to, czy chcemy, czy nie, musimy to zrobić. Właśnie po to, żeby w tej wojnie nie wziąć udziału. Po to się tworzy sojusze, po to się przygotowuje siły zbrojne, ćwiczy je, żeby były efektywne, żeby tworzyć właściwą równowagę, czyli tak, tworzymy siły zbrojne, one tworzą pewne zdolności, wchodzimy w sojusze, być może z Ukrainą, z kimś innym, żeby tworzyć równowagę, która równoważy tego, kto próbuje zmienić te reguły, jak Rosja, i to daje pokój, tak? Ta równowaga teraz jest złamana i żeby ją odbudować, my musimy stworzyć siły zbrojne, które wspomogą stworzenie równowagi, która sprzyja nam i zabezpiecza nas przed wpływem sprawczości rosyjskiej. Postarałem się teraz wytłumaczyć to, jak najlepiej umiem. Nawet mi dobrze to dosyć wyszło, bo to jest bardzo skomplikowana materia. Tak? Po co się to robi właściwie? No naprawdę nie po to, żeby mieć, nie wiadomo, 1000 lów, tylko to wszystko musi być instrumentem politycznym. Dlatego, wracając, musimy sobie odpowiedzieć na pytanie, do jakiej demonstracji wojskowej, do jakiej sygnalizacji strategicznej, a zatem do jakiej wojny potrzebujemy mieć ten instrument, który ciebie i mnie będzie bardzo drogo kosztował w podatkach, tak? I być może w zobowiązaniach na przyszłość. I demokratyzując tę debatę, mamy prawo oczekiwać debaty na ten temat publicznej, szczerej, prawdziwej, po to, żebyśmy się wszyscy rozwijali. Tak? Ja na przykład nie umiem odpowiedzieć na te wszystkie pytania, ale chciałbym tej debaty, ja jej zasadniczo nie widzę, tylko to są powierzchowne debaty na razie, rodem z III Rzeczypospolitej, takiej typowej na drzemki geopolitycznej, trochę obudzonej, ale to wszystko jest dalej w oparach zamówień sprzętu. Okej? Ale to wszystko musi mieć swoje powiązania. To chciałem wyrazić książką. Zatrzymam się przy tym modus operandi strony ukraińskiej. Mówiłeś o tym, w jaki sposób Zełenski stara się wpłynąć na Stany Zjednoczone, niby dogadując się tutaj z Chinami. Rozumiem, tak tę podmiotowość należy podkreślać w tym trójkącie. Znaczy Polska powinna w tym trójkącie, Polska, Rosja, Stany Zjednoczone, między innymi w kontekście choćby artykułu 5 Paktu Północnoatlantyckiego, czy w ogóle tego, jak pakt zareaguje po ewentualnej inwazji, czy też uderzeniu rosyjskim? No, dlatego, że polityka jest grą dynamiczną, a nie statyczną. Dzisiaj tak, jutro tak. Intencje się zmieniają, nastawienie się zmienia i sojusze nie działają na papierze. Sojusze są pewnym zapisem stanu, ale trzeba dynamicznie sprawdzać cały czas zdolności i stosunek do tych zdolności w ramach sojuszu. Bo inaczej to nie działa. No, gdyby działało, to by nie było wojen przez tysiące lat historii ludzkiej, bo raz coś ustalonego tworzyłoby równowagę. Ta równowaga się zmienia i wtedy coś pęka i ktoś kogoś zdradził albo sojusz nie zadziałał. No to jest oczywiste w życiu, nawet osobistym, tak? A co dopiero między państwami, które, nie, jak pisał Fredro, moralności nie, sumienia nie mają, tak? I biada narodowi, który jest zależny od drugiego w tym zakresie. To Fredro 3x3, jego wspomnienia z kampanii napoleońskiej, gdzie był w sztabie Napoleona. Bardzo zresztą piękna książka, polecam. Skromna, świetnym tytułem, jak to Fredro, i znakomita, jeżeli chodzi o warstwę taką, powiedziałbym, wspominkowo-wojskową. Dlatego my w Strategy in Future i ja w tej książce, no ja nie chcę wierzyć na piękne oczy, tylko bym wolał być maksymalnie zabezpieczony, maksymalnie moje interesy obsłużone, prawda, i maksymalnie rozgrywać to. No więc skąd te postulaty względem Amerykanów, bo jest to pewna gra. Jest to pewna gra i w tej grze każdy ma różne interesy i są różne odznaczenia. Na przykład my i Amerykanie nie mamy w pełni tożsamości interesów, co jest oczywiste. Przede wszystkim wynika to z tego, że mamy różną stawkę ryzyka.
Jeżeli Polski by nie było, to dalej będą Stany Zjednoczone. Tak? Absolutnie nie wpłynie to na istnienie Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej. Tak? Natomiast jeżeli nie będzie Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, to może się okazać, że nie będzie państwa polskiego. Proste, tak? Jednocześnie my jesteśmy blisko Rosjan, którzy może teraz to już niekoniecznie, ale też mają przewagę wojskową, tak? No i dla nas powstrzymanie Rosjan przed próbą narzucenia nam polityki jest absolutnie priorytetową sprawą. A dla Amerykanów może teraz jest, ale jutro nie być. Jest różnica determinacji, wynikająca również z geografii, z różnic potencjałów. I cała relacja z Amerykanami powinna polegać na naszej próbie wyrównywania stawki ryzyka, jak tylko się da, i próby wyrównywania tej determinacji. Dlatego żądaliśmy, mało tego, nie tylko my, tak robili Koreańczycy na południu przez całą zimną wojnę, do tej pory tak robią. RFN, dlatego w RFN stacjonowało wojsko amerykańskie w takiej liczbie, bo byli zakładnikami de facto tego. Nie żeby tak od razu wygrywać wojnę z Sowietami, to też czasem, ale to była demonstracja wobec Niemców z RFN-u, że będziemy umierać razem z wami pierwszego dnia, w związku z tym nie prowadźcie polityki akomodacji wobec Sowietów, nie prowadźcie własnej polityki zagranicznej, ale w zamian za to wchodzimy do wojny nuklearnej od razu i nasze 300 tysięcy żołnierzy jest z wami jako zakładnicy. I tak samo w Berlinie Zachodnim byli amerykańscy żołnierze, którzy nie mieli, gdyby wybuchła wojna, nie mieli szansy na przeżycie. Ale to pokazywało skin in the game i to uspokajało politykę zagraniczną RFN, który był z kolei kluczowym sojusznikiem dla Amerykanów, bez którego to Amerykanie nie mogli być wówczas w Europie i przegraliby starcie geostrategiczne z Sowietami, tak? No więc tam nikt nie robił nikomu z wdzięczności niczego, zwłaszcza, że Niemcy to byli na początku ci sami Niemcy, którzy strzelali do Amerykanów w 1944-1945 roku, tak? Bo to oni budowali Bundeswehr. Rozumiemy się, tak? Ci sami, co w Wehrmachcie byli, budowali później Bundeswehr, tak? W związku z tym tak się rozstrzygają interesy i niepokoi mnie w Polsce to, że my, i to nawiązałeś do tego pytania, nawet państwa małe i średnie w relacjach z mocarstwami, bo wszystko jest kwestią sprawczości, prawda? Kto ma sprawczość na kogo? Wystawiają rachunki za to, że robią coś zgodnie z wolą mocarstwa dominującego, dlatego że nawet pchnięcie państwa małego czy średniego do pewnej polityki kosztuje. No tak jak, nie wiem, dziecko muszę przekonać, żeby wzięło lekarstwo, to coś też muszę zrobić, nie? Poświęcić mu energię, dać mu ciastko, coś, tak? To kosztuje. Natomiast strasznie smutne jest w Polsce to, że najczęściej robimy to my za darmo. To jest absolutnie nieakceptowalne. I to, jak my w Strategy in Future mówimy, że Amerykanom trzeba wystawiać rachunki za to, to jest postrzegane jako próba rozbijania NATO, sojuszu z Ameryką. To jest absurdalne w ogóle. To jest absurdalne myślenie. Sami internalizowaliśmy politykę zagraniczną Stanów Zjednoczonych jako swoją. Sami internalizowaliśmy politykę na przykład strategii nuklearnej amerykańskiej jako swoją w debacie. Podczas gdy nie jest to nasza, chociaż jest to najlepszy sojusznik, który daje nam jakieś tam gwarancje bezpieczeństwa i od którego zależy rzeczywiście, czy układ geostrategiczny, który był korzystny dla nas, przetrwa. Ale to nie znaczy, że mamy tożsamość interesów. I to trzeba rozgrywać w kontekście modernizacji wojskowej, w Armii Nowego Wzoru i to też w książce. Przede wszystkim w książce wyraźnie mówię, że cokolwiek by się działo, musimy mieć pętlę decyzyjną niezależną od Amerykanów. Tak? System obserwacji, orientacji, decyzji i akcji. No nie możemy sobie pozwolić na to, żeby to był amerykański system. Bo wówczas nie będziemy się różnili niczym od wojsk pomocniczych do Legionu Rzymskiego, tak? Gdzie naszą krew i nasze pieniądze Amerykanie będą dysponowali jak chcą, tworząc odpowiednie równowagi dla siebie w Eurazji. No więc też z tego, wiesz, powodu wypowiadam się w tej książce jako syn pomostu bałtycko-czarnomorskiego, który jest lojalny wobec losu tutaj, tak? A nie jakiegoś interesu światowego, o którym tak pisał Józef Mackiewicz w broszurce Optymizm zastąpi nam Polski, że bardzo często w II wojnie światowej zastępował nam naszą politykę państwową, bo akomodowaliśmy system aliancki do tego stopnia, że później wspieraliśmy de facto Sowietów.
bo Sowieci raptem stali się aliantem, prawda, niszczącym Niemcy. I my w wykonaniu poleceń rządu londyńskiego po prostu zapominaliśmy o tym, że naszym interesem jest to, żeby i Niemcy, i Sowiety skończyły wojnę jak najsłabsze. Dobrze, taki przeskok był, ale myślę, że rozumiecie Państwo, o co chodzi. I to doprowadziło oczywiście do tego, że Sowiety dominowały nad naszym życiem państwowym w pełni. Oczywiście pewnie nie mogliśmy z tym dużo zrobić, ale no, przynajmniej można byłoby w trakcie lat 44-45 trochę inaczej rozgrywać kartę i odstąpić od tej polityki kwitowania całej polityki alianckiej względem nas, tak? Czy względem w ogóle, no, czy poświęceń żołnierza polskiego na Zachodzie. Mniejsza z tym. Chciałem to powiedzieć, że sprawa polityki wobec Amerykanów jest dynamiczna. I przykładowo teraz, gdy Putin ogłosił, że zrobi taki quasi nuclear sharing z Białorusią, czyli że Białorusini może będzie składowana broń, Białorusini będą mogli dostęp na wypadek wojny i tak dalej, no to absolutnie wpływa na naszą relację ze Stanami Zjednoczonymi w ten sposób, że jeżeli mamy ambicje, i w ogóle jestem w szoku, że nie ma debaty publicznej na ten temat w ostatnich dniach, bo to potencjalnie ogranicza nam zdolność rozbudowy Wojska Polskiego i jego zdolności do rażenia celów na Białorusi, zwłaszcza jeżeli nie będziemy mieli własnego systemu świadomości sytuacyjnej, on będzie zależny od Amerykanów, tak jak Ukraińcy są zależni od Amerykanów, jak i pętli decyzyjnej, jeżeli ona byłaby zależna od Amerykanów, bo Amerykanie nam nie pozwolą na uderzenia na terytorium Białorusi, bo to może się skończyć eskalacją nuklearną, tak? I nawet posiadanie własnych takich zdolności będzie niepokoiło Amerykanów, przez nas będzie niepokoiło Amerykanów. No więc chciałbym po naszej debacie, mam nadzieję, że będzie obejrzana i że taka debata się rozpocznie. Bo takie debaty są czymś absolutnie naturalnym w państwach, które myślą poważnie, jak w Turcji, Korei Południowej, w Izraelu, o takich sprawach. I to też jest w tej książce, prawda? W książce, która specjalnie jest tak napisana, żeby punktem odniesienia interesów był nasz tutaj, nasz interes. Tak? Bez oczywiście alienowania się od Sojuszu Północnoatlantyckiego, czego najlepszym dowodem jest to, że pisząc Armię Nowego Wzoru, widać to z perspektywy czasu, że to była koncepcja, która miała naprawdę, była sojusznicza, miała uruchomić realnie artykuł 5 NATO. I była obronną koncepcją właśnie, żeby nie narazić się na to, że Niemcy powiedzą nie, bo oni zaczęli wojnę, nie ma pomocy. Dlatego była koncepcja bitwy manewrowej przy Warszawie i tak dalej, żeby wykorzystać teren, no mniejsza z tym. Wiecie Państwo, o co chodzi. Przepraszam, znowu długi wywód, ale no cóż, napisałem tą książkę. Mam wrażenie, że jeszcze bym wiele rzeczy dopisał w niej teraz. Wydawnictwo mi też cięło i to nie zarzut. To poprawiło chyba jakość przekazu, ale do powiedzenia jest po prostu dużo więcej rzeczy jeszcze, tak? To jest ogrom zagadnień. Trzymając się tej debaty, konieczności debaty, no i wracając na moment do wieży, czy debata też powinna poprzedzić wypracowanie, no, naszej jakby teorii zwycięstwa? Czym jest ta polska teoria? Czy mogłaby być polska teoria zwycięstwa? No właśnie. Co jest polską teorią zwycięstwa? To jest dobre pytanie. Czy my wiemy? No. Pytam salę. Czy my wiemy, co jest polską teorią zwycięstwa? No nie bardzo, co? Bo to jest bardzo trudne zagadnienie. Amerykanie w Wietnamie też nie wiedzieli właściwie, jaka jest teoria, co jest zwycięstwem. Amerykanie w Afganistanie też nie wiedzieli, co jest właściwie zwycięstwem. Rosjanie wiedzieli, co jest celem w Kijowie. Obalenie rządu zjawińskiego, podporządkowanie sobie zasobów, bez zniszczenia infrastruktury. Mieli cel, nie osiągnęli, ale wiedzieli, co chcieli. Amerykanie niestety mają taką wadę, bo przychodzą z daleka, zza Pacyfiku, z Atlantyku, lubią wchodzić w temat bez teorii zwycięstwa. To jest taki klasyczny klausewicowski, Amerykanie mają taką tendencję. Dużo ognia, bez przemyślanego planu politycznego. Państwa kontynentalne mają zazwyczaj lepsze rozeznanie polityczne, co chcą osiągnąć w wojnie. Mistrzem był w ogóle Deng Xiaoping, jak rozpoczął wojnę z Wietnamem. Teoretycznie on niby przegrał, a de facto wygrał wszystko. Czasami można trochę przegrać, a de facto wszystko wygrać. Bo wojna jest tylko instrumentem politycznym. To już kiedyś o tym mówiłem. Co wygrał Deng Xiaoping? Zlikwidował przede wszystkim w swoim własnym wojsku twardogłowych, którzy źle się wykazali w wojnie i w związku z tym przeszkadzali mu w wielkiej reformie otwarcia.
pokazał Amerykanom, że wypycha wpływy sowieckie, w związku z tym jest dobrym sojusznikiem, bo właśnie się odwrócił. I jeszcze powstrzymał hegemonię Wietnamu w Indochinach, bo Chiny jednak rządzą Azją. Osiągnął wszystkie trzy cele, teoretycznie, operacyjnie, nie wygrywając tej wojny, właściwie słabo sobie radząc. A to trzeba być Deng Xiaopingiem i rozumieć, na czym polega zarządzanie dynamicznymi asymetriami, tak, na wojnie. Okej? Okay? Ale... Dobra, to była taka dygresja. Wracając. Innymi słowy, nie mam ochoty straszyć. Nie wiem, co będzie, ale na pewno została złamana architektura bezpieczeństwa. Trwa wielka rywalizacja w Eurazji, o której pisałem od lat. I ta książka jest też próbą takiego protest songu, że nie weszliśmy w ten okres wystarczająco przygotowani mentalnie. System wieży nie jest wystarczająco dokalibrowany. I oczywiście nie mamy wystarczającego wojska i tak dalej. I czas na głębokie zmiany. No jeżeli byś mnie zapytał, czy w związku z tym, przedzając swoje pytanie, czy jestem sfrustrowany albo zmęczony, nie ukrywam, że jesteśmy w Strategy and Future trochę zmęczeni. Takim, powiedziałbym, właśnie jakością tej debaty, czy w obliczu czegoś takiego chciałoby się mieć z prawdziwego zdarzenia zmianę, nie? I debaty, tak, debaty. Ale język Strategy and Future przebija się gdzieś do wieży. Sam potwierdza, że są politycy z tych wysokich pięter, którzy używają tych sformułowań. Pętla decyzyjna, drabina eskalacyjna, więc gdzieś to jednak dociera. Tak, jest. Ostatnio nawet słyszałem Jarosława Kaczyńskiego, który w jakimś wywiadzie używał takich w kontekście wizyty Bidena stwierdzeń. Albo usłyszał od Amerykanów, albo wyczytał w Strategy and Future. No taka jest brutalna prawda. Po prostu. Powiedziałem to celowo, żeby była klikalność, ale to jest prawda. Okay? Więc mam nadzieję, że będzie szerowane głęboko to. Ale odsłuchajcie sobie ten wywiad, on jest tam dla Telewizji Polskiej, bo to będzie jasne. Polska strategia nuklearna. To jeszcze pojawia się w końcówce tej książki. Wiem, że można byłoby godzinami na ten temat opowiadać. Natomiast tutaj zwracasz uwagę na kilka aspektów związanych no właśnie ze strategią. Nuclear sharing, to sformułowanie już tutaj padło. Tak, to dla większości z was pewnie to są oczywiste rzeczy, ale no, powiem to jeszcze raz, skoro tam będziemy to puszczali w internetach. To strategia nuklearna, wbrew temu, co się wydaje przeciętnemu zjadaczowi chleba, albo co chcieliby nasi przeciwnicy nam łatkę taką przylepić na czole, to nie chodzi tylko o ewentualne pozyskanie broni atomowej przez Polskę i w ogóle takie tam... To jest absolutnie dużo bardziej złożona gra psychologiczna, jak nie ulec szantażowi rosyjskiemu, że posiadają broń atomową. I w związku z tym tak czy siak dominują w drabinie eskalacyjnej, w związku z tym ruki paszwą, bo i tak wygramy. Tak? Jak zrobić, żeby absolutnie to nie był argument? To jest cała konstrukcja, której głównym autorem jest zresztą Albert Ćwiciński ze Strategy and Future, który ma, absolutnym jest geniuszem pod tym względem. Namawiamy go, żeby napisał książkę na ten temat, bo to jest najwyższy czas, żeby wreszcie w Polsce powstała książka o strategiach nuklearnych. Innymi słowy, państwo polskie ma bardzo wiele instrumentów poprawienia swojej pozycji w kontekście rosyjskiej broni atomowej, jej użycia i to jest dużo bardziej wysublimowane. Tam jest kwestia opcji seulskiej, katalitycznej, może nie będę wchodził, to w książce jest, pewnych pokazywania zdolności konwencjonalnych, pewnego zaproszenia Amerykanów do gry w trójkącie, po to, żeby rozszerzyli swoje gwarancje nuklearne, to co zrobiła Korea Południowa. Tam jest kwestia oczywiście zaproszenia potencjalnie Brytyjczyków. Jest bardzo wiele kwestii. Jest kwestia rozstrzygnięcia, jak daleko mają sięgać nasze uderzenia ewentualnie, tam gdzie jest składowana ta broń, czy w ogóle to ma być. Z programem cywilnym atomowym tysiące rzeczy, które tutaj należałoby rozważyć. Jak wprowadzić ryzyko, jak Amerykanów przekonać do
stacjonowania czy rozmieszczenia pewnych rzeczy. I naprawdę nie musi to dotyczyć potencjalnie pozyskiwania przez Polskę broni atomową, co jest złamaniem traktatu międzynarodowego i to jasno musimy powiedzieć. I są też ogromne minusy ewentualnego programu atomowego, które na tą chwilę według nas przeważają nad plusami, tak? Ale nie rozumiem, dlaczego nie moglibyśmy porozmawiać na ten temat, bo jeżeli się okaże, że Rosjanie wojny nie przegrają, chociaż wojska konwencjonalne rosyjskie będą w rozsypce i utrzymają Krym i trochę Donbas i w ogóle wszyscy każą stanąć tam do traktatu Ukraińcom, no bo wiecie, rozumiecie, broń nuklearna, tak? Ukraińcy, fajnie wam szło z tymi czołgami, karabinami, granatnikami, ale wiecie, no broń nuklearna, tak? To wtedy wszyscy wyciągną wnioski w perymetrze Rimlandu, sojusznicy amerykańscy, że kurde, chociażby ktoś rozpoczął wojnę konwencjonalną przeciwko tobie, wywoził ci dzieci, wymordował ci, robił mordowanie i przegrał jeszcze wojnę konwencjonalną, to ostatecznie i tak wygra, bo ma broń nuklearną. Czyli jaki wniosek będzie z tego dla tych ludzi wszystkich? Że jedynym skutecznym środkiem do przeciwdziałania projekcji siły sąsiedniego mocarstwa jest własna broń atomowa. A zatem dojdzie do złamania tabu nuklearnego i proliferacji broni jądrowej. Broń jądrową będą miała Japonia co najmniej miesiąc. Dwie śrubki przekręcą w swoim programie atomowym. Będą mieli Korea Południowa, która już się kiedyś starała, a może i Tajwan nawet. Już nie mówiąc o Australii, która też jest do dyskusji, czy czasem nie planuje tego. Ukraińcy, jak Ukraińcy to i Niemcy, jak Niemcy to co my, nie? No i tak będzie w kółko się kręciło i Amerykanie będą próbowali wszystkich tam akomodować, bo przecież Amerykanie nie chcą, żeby była proliferacja broni atomowej, bo przecież oni tracą na tym. A to oni są hegemonem, a to oni mają. I tak z Sowietami w czasie zimnej wojny bardzo dobrze się dogadywali, żeby nie było proliferacji broni atomowej. Tak? Ty masz nóż, ja mam nóż, po co ktoś inny ma mieć nóż na osiedlu, tak? I prawda? To jest bardzo destabilizujące nasze relacje. A zatem jest bardzo dużo takich rzeczy, które... Przykład tego, że to ma ogromne znaczenie, polega na tym, że jakby nie było, Amerykanie są... Bo Rosjanie się boją Amerykanów. Gdyby się nie bali, a boją się Amerykanów, bo Amerykanie mają zdolność do globalnej projekcji siły, no i mają broń atomową. Więc diabli wiedzą, co się wydarzy, gdybyśmy im nacisnęli na odcisk. Może się wydarzy, ale nie wydarzy. Rosjanie uznali, że na Ukrainie Amerykanie nic nie zrobią osobiście. Mało tego, uważali, że nie będzie dużej pomocy wojskowej i tu źle ocenili, ale też ta pomoc mogłaby być większa, jest tylko tyle, żeby wystarczyło, tak? Natomiast ocenili, że z kolei w pierwszych tygodniach wojny, czego ja się bałem, że będzie inaczej, mówiłem o tym też w radiu, że zobaczyli, że pomoc wojskowa idzie przez Rzeszów, przez Podkarpacie, do województwa lwowskie, znaczy przez Lwów, Podole, Wołyń na Ukrainę, to wówczas, że wykonają uderzenia na te przejścia graniczne, może na Rzeszów, jakieś takie coś, ale uznali jednak, bo to było logiczne. No, to, że tego nie zrobili, to wynikało moim zdaniem tylko i wyłącznie z tego, że Amerykanie zademonstrowali swoją obecność w Rzeszowie. I zademonstrowali gotowość, jednak diabli wiedzą, co będzie, jak zostanie państwo natowskie zaatakowane. To powoduje, że NATO jest jednak tarczą, ale to konkretnie Amerykanie, a to daje nam potencjał rozgrywania tego, żądania od Amerykanów praktycznych, realnych gwarancji, gdyby coś się działo albo się rozlewało po regionie. Daleko wykraczających poza te takie typowo polityczne zapisy o niczym z Traktatu Północnoatlantyckiego. A już zwłaszcza, jak Amerykanie będą próbowali budować nową architekturę w oparciu o istniejącą Ukrainę, która obroni swoją niepodległość i będą budowali nową równowagę, tak? To żeby ta równowaga miała sens, Amerykanie będą na przykład polsko-ukraińsko-skandynawska z potencjałem na odwrócenie Białorusi, to Amerykanie będą musieli coś zrobić, żeby wiarygodnie dać gwarancje nuklearne. Bo moim zdaniem Ukraińcy nie zgodzą się na żaden pokój bez realnych gwarancji. No bo po co mieliby się zgadzać na pokój? Bez realnych gwarancji bezpieczeństwa. No po co mieliby się zgadzać na pokój? No i tutaj jest
ogromny potencjał rozegrania Amerykanów, czyli żeby dali z siebie więcej i wzięli ten cholerny ślub z nami, tak? I trochę wyrównali stawkę ryzyka, bo do tego się ślub sprowadza też, tak? Albo przynajmniej do pewnego stopnia. No te obrazowe porównania dają do myślenia słuchaczom naszym, tak? Bo to jest, bo do tego to się sprowadza. I wówczas jest łatwiej nam jest, nie? Łatwiej. I to powiedziawszy, trzeba jeszcze dodać, że tego się nie robi w ten sposób, że się mówi Amerykanom, oni nie chcą z tobą rozmawiać, tylko sami musimy robić małe kroczki w pewnych sprawach, narzucać pewną agendę, żeby oni zrozumieli, że my wiemy, że i tak budujemy swoje zdolności polityczne, tak? I oni muszą odpowiadać na nową sytuację. I to nawet wielkie mocarstwa muszą to robić, a zatem płacić koszty utrzymywania swojej kontroli sytuacji, jak w życiu. Nie możemy się kwitować za darmo, nic nie robiąc i bojąc się wychylić głowy, bo jeszcze będą niezadowoleni, tak? Nie wiem, czy to jest jasno wyraziłem to, co chciałem powiedzieć. Ta sytuacja absolutnie to umożliwia. I nie jest to żadne łamanie NATO, to nie jest, nie bójmy się własnego cienia. To absolutnie nie jest łamanie niczego. Amerykanie to zrozumieją. Na początku będą się rzucać, bo tam zmieniamy status i coś tam, tak? Ale pogodzą się z tym, jak to będzie konsekwentnie, będzie kierownictwo polityczne państwa, ono będzie szczelne, będzie zapadały decyzje, będzie wykon tak zwany, to i nie będzie można rozmiękczyć tą grą statusową wywyższania jednych polskich polityków na drugich przez administrację amerykańską, co Amerykanie lubią robić, bo to jest łatwe. I wtedy przerażony tam i Ksiński, nie opisałem tego chyba w książce, a powinienem był, a widziałem takie akcje, jest przerażony, że tracił Amerykanów, Boże szmarie, co koledzy w partii pomyślą, Boże, on traci wpływy. Dobra, dobra, to jak tam załagodzić, tak? No sorry, ale to tak wygląda, wiecie, zdajecie sobie sprawę, tak? Dobra, teraz to powiedziałem niezłą rzecz, ale tak to wygląda, okej? Okay? I żeby trochę z godnością, żeby ocena Amerykanów nie decydowała o losie polityka, tak, w Polsce. To trochę opisuję w tym fragmencie o grze statusowej przy amerykańskim gambicie. Trochę chcieliśmy wykorzystać to zjawisko Strategy in Future, rozgrywając amerykański gambit. Odsyłam do rozdziału pierwszego. To już tak zmierzając do końca, przyznam, że czytałem tę książkę, no nie tylko i wyłącznie jako książkę o kulturze strategicznej, o której nieustannie mówisz, ale jako zapis pokazujący Polskę w, powiedzmy sobie, takim momencie przełomu. Tutaj i obecność Herberta, i obecność Miłosza. No to są dwie osoby, które prowadziły spór ze sobą, również dotyczący naszej tożsamości. Dlatego raz jeszcze przywołuję te nazwiska. No a sam tytuł, Najlepsze miejsce na świecie, według mnie nie jest tytułem ironicznym, co często się gdzieś tam pojawia, ale tytułem wieloznacznym. No to co to może być, to najlepsze miejsce na świecie? Albo po spełnieniu jakich warunków to będzie najlepsze miejsce na świecie? To oczywiście. Może to już jest dla niektórych najlepsze miejsce na świecie. No, nawet się zastanawiam, czy nie spekulowałbym, czy dla mnie osobiście to nie jest już teraz najlepsze miejsce na świecie przy wszystkich jego wadach, no bo jak gdyby stosunek uczuciowy nie wynika tylko z tego, że wszystko jest na plus, tak? A jednak jest to wciąż najlepsze, tak? Może nie najwygodniejsze albo najprzyjemniejsze, ale najlepsze, tak? Taka odpowiedź trochę. Albo z kolei rzeczywiście jest tyle niedobrych rzeczy, że jest to jakieś takie wezwanie aspiracyjne do zmiany. Albo z kolei z pewnej perspektywy, że jest to tak trudne miejsce geopolityczne, że musi się stać najlepszym miejscem, żeby przetrwać. Tak? Najlepiej zarządzanym, bo ciężko jest. To jest takie zawołanie o to, żeby stanąć na nogi. Z czwartej strony nie ukrywam, że naprowadziło mnie kiedyś na ten tytuł wspaniała książka o architekturze mojej ukochanej Warszawy pod tytułem Najlepsze miasto, tak, najpiękniejsze miasto na świecie, gdzie jest paradoksalnie o Warszawie zburzonej lata 44-45, później w kilku latach odbudowy nawet za PRL-u i to. Więc to też tak uważałem, że ten tytuł jest super, bo jestem z Warszawą bardzo związany, o czym może nie powinienem głośno mówić na Uniwersytecie Jagiellońskim,
ale mówię, bo to nie jest tajemnicą. I no więc ten tytuł jest zarówno ironiczny, jak i prawdziwy. I miał dać też taki, oddać uczucie w sumie, no bo Boże, tyle hektogodzin na myślenie o tym, tak? No wyobraźcie sobie Państwo. No to jednak człowiek musi być związany, tak? Z tym miejscem, tak? Zdecydowanie. Skoro tyle poświęcił czasu na to. No i dlatego taki tytuł książki. Jako taka dedykacja, tak? No. To... No tak. Chyba tak bym odpowiedział na to pytanie. Miałbym też, Jacku, prośbę do Ciebie. Od razu Państwu zdradzę i to będę trochę taki nielojalny wobec organizatorów. W związku z tym, że jest bardzo dużo osób, była propozycja, żeby nie było za dużo pytań, albo najlepiej w ogóle z sali. Ok? Od razu Wam powiem, że się na to nie zgodziłem. Natomiast też nie wiem, jak dużo osób będzie chciało podpisać książki. Jest absolutnie nieprzewidywalne, tak, jeżeli chodzi o przyszłość. Więc umówmy się na 3 pytania z sali, dobrze? I to jest tak moje absolutne złamanie zobowiązań wobec wszystkich, którzy mi umożliwili, w tym tutaj zarządców tego miejsca, dobra? Więc, bo to jest bardzo dużo ludzi, to są jakieś rekordowe liczby. W związku z tym wszyscy się bali. Więc Jacku, jeżeli pozwolisz... Ale bardzo krótko, rozumiem. Tak, zadajmy 3 pytania, dobrze? Panie doktorze, najpierw chciałem powiedzieć, że bardzo szanuję Pana pracę, w szczególności te współprace międzynarodowe. Ja jestem przedsiębiorcą, innowatorem i filantropem i zajmuję się sztuczną inteligencją. Moja aplikacja do nauki 1 września będzie we wszystkich szkołach w Polsce, które będą zainteresowane i dałem to za darmo. I najpierw mam pytanie, bo mam 2 tematy, a nie chcę zajmować tych 2 kolejnych pytań. Czy bardziej Pana interesuje sztuczna inteligencja, czy technologia wojskowa? Najbardziej interesuje... Bo ja chcę zadać jedno pytanie, a dwa. Dobrze, tylko dajmy jeszcze innym szansę, a tak. To było bardzo duże pytanie. Odpowiem tak. Uważam, że sztuczna inteligencja dużo bardziej zmieni następne 20 lat niż technologia wojskowa. Jest to kwestia dużo ważniejsza i właściwie emocjonalnie, intelektualnie bardziej mnie frapuje niż technologia wojskowa, chociaż siłą rzeczy chyba bardziej się już znam na tej technologii wojskowej, chociaż podnosimy sztuczną inteligencję, jak Pan wie, w Strategy and Future. To będzie game changer cywilizacyjny. No, zobaczymy, w jaką stronę się to potoczy, więc to jest moja odpowiedź na to pytanie i dobrze, jakby Polska się załapała na tę rewolucję, która nadchodzi, rzeczywiście. Rozumiem. Dziękuję za fajne wystąpienie. Ja na wstępie chciałbym powiedzieć, że nie czytałem jeszcze Pana książki i nie czytałem tego rozdziału o zagrywkach szachowych, jakimś tam gambicie. Natomiast w tym kontekście chciałbym zapytać o Pana koncepcję Chin jako gwaranta pokoju dla Ukrainy. Bo kiedyś Pan tłumaczył, jakie byłyby uwarunkowania, gdyby NATO wprowadziło strefę zakazu lotów nad Ukrainą i tłumaczył Pan, że w pewnych warunkach po prostu NATO musiałoby zestrzeliwać samoloty, które się do tego nie stosują. I dlatego chciałbym zapytać, jak miałaby wyglądać chińska projekcja siły dla Ukrainy? Jak miałaby wyglądać? Którędy? Skąd? W jaki sposób? Tam jest 6300 kilometrów z Syczuanu na Ukrainę, także... Dobrze, dajmy zadać pytanie jeszcze innym. Bardzo dobre pytanie. Zaznaczam, że jest bardzo dużo barier do tego, żeby Chińczycy mogli rzeczywiście wykonać ewentualny ten plan. I wrzuciłem to w ogóle na zasadzie pewnego intelektualnego pomysłu. Po drodze musiałoby się wydarzyć dużo rzeczy, ale akurat... Co do tego, o co Pan pyta, uważam, że jest to chybione myślenie, dlatego że Chiny staną się akuszerem pokoju i gwarantem bezpieczeństwa Ukrainy, a to jest wymóg tego, żeby miały sprawczość i zawarły ten pokój,
tylko i wyłącznie, jeżeli będą tak trzymać za twarz Rosję i Rosja nie będzie miała wyboru, że Chińczycy nie będą musieli mieć projekcji sił na Ukrainę, tylko sobie zwasalizują Rosję realnie. Po sankcjach, po odsunięciu się od Zachodu, Chiny będą miały, nie wiem czy mają, ale tylko uzyskają ten efekt gwaranta i dlatego między innymi próbują wyczuć to europejscy politycy, że bo Chiny mogą trzymać sprawczość Rosji w ręku, kontrolując import, eksport, surowce i w ogóle orientację na świat geostrategiczną. Nie wiem, czy tak mogą, czy mają, ale teoretycznie wydaje się, że tylko Chiny mogą do tego doprowadzić. A zatem wchodzą do gry w ten sposób. I wtedy nie musiało być żadnej projekcji sił na Ukrainę, bo wystarczy zmusić Rosję do oddania Krymu, co będzie trudne, do oddania Donbasu, albo demilitaryzacji Krymu, nie wiem, no do dyskusji. I upewnić się, że Rosja nie zacznie wojny, bo takie będzie silne trzymanie jak Katarzyny Wielkiej na naszym królu Stanisławie Poniatowskim. I tak samo Chiny mogą kontrolować Rosję. Teraz tego nie zrobią, nie mają zdolności, ale docelowo tak może być. I wtedy ten pokój jest możliwy bez chińskiej projekcji siły na Ukrainę. Tak? Nie wiem, czy to jest odpowiedź. I gdzieś tam politycy europejscy, inni Amerykanie się tego boją trochę, dlatego ja się obawiam, że jak Amerykanie poczują, że tak mogłoby być, że aż taką sprawczość na woli rosyjskiej mogą mieć Chińczycy, to Amerykanie uznają, że jest wystarczająco Rosja jest pobita, a wystarczy już, już wystarczy, bo nie będą chcieli, żeby Chiny stały się absolutnym eksploatowanym junior partnerem Chin, gdzie zasoby Rosji służą Chinom do rywalizacji hegemonicznej z Stanami Zjednoczonymi i tak naprawdę Europa chce współpracować z takimi Chinami, a nie boi się już Rosji. Pewien jest paradoks z tym, co? Natomiast zastrzegam, że absolutnie nie mamy jeszcze tego głęboko przemyślanego w Strategy and Future. To są moje nieuczesane myśli. Po drodze jest tysiące zagadnień szczegółowych, więc każdy mnie złapie na wszystkich możliwych zagadnieniach. Ale coś w tym jest i żartując, błysk wokół Xi Jinpinga wskazywał, że tak mogą myśleć. Tak bym to ujął. Albo to moja intuicja mi podpowiada tylko, okej? Okay? Ostatnie pytanie. Panie doktorze, bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie i za możliwość zadania tego pytania. Wielokrotnie przewija się koncepcja Wessa Mitchella i jakby pierwszego zmłócenia Rosji przed konfrontacją z Chinami. Wydaje się, że jakby teraz jest do tego okno. Z drugiej strony wystąpienia przedstawicieli Stanów Zjednoczonych pojawiają się komunikaty, że konflikt o Tajwan może być dużo bliżej niż wcześniej zakładany, więc wydaje się, że to okno jest krótkie. Dlaczego zatem Stany nie korzystają z tego i faktycznie nie dają więcej w tym momencie? Też to jest bardzo doskonałe pytanie. W ogóle macie naprawdę dobre, naprawdę na poziomie pytania to są, czego często brakuje w debatach, które wydawałoby się są w poważniej, wydawałoby się, tak, w poważniejszych miejscach. No miejscach może nie, ale teoretycznie wiecie, w wieży, tak? Coś w tym stylu. No poważnie, poważnie. To jest bardzo dobre pytanie, na które ostatecznie nie umiem odpowiedzieć. Dlatego, że jak obejrzycie ostatnią rozmowę z Andrew Michtą, jest na YouTubie moją, to on jest za tym, żeby rzeczywiście dać teraz tę broń jak najwięcej, dokończyć dzieła, tak? Dokończyć dzieła, pokonać armię rosyjską. On jest przedstawicielem tego stronnictwa wszechimperium amerykańskiego, które uważa, że wojna w Eurazji nadeszła. Trzeba pokonać jednego przeciwnika, potem szykować na drugiego i jeszcze wymóc decoupling na Europejczykach. Jest jastrzębiem. Tak? Problem polega na tym, że taki na przykład Elbridge Colby, do którego pan się odnosił prawdopodobnie w tym, co pan powiedział, że niektórzy uważają, że Tajwan, uważa, że należy natychmiast odpuścić, Rosja już wystarczy. Elbridge Colby był za prezydenta Trumpa twórcą strategii bezpieczeństwa USA. Autorem, który napisał tą strategię. I on uważa, że wystarczy, bo już nawet stoki amunicyjne się kończą w Stanach, a tu będzie wojna z Chinami i o Tajwan. Tak? I on jest w kłótni na przykład z Andrew Michtą, uważa, że już wystarczy. To nie jest pierwszorzędny front. Za dużo poświęcamy temu. Tak? Wes Mitchell z kolei uważa, że należało pokonać Rosję, ale wystarczająco. I teraz pytanie, czy to już jest wystarczająco, co powiedziałem w odpowiedzi do poprzedniego pytania. I
skoncentrować się, czyli sekwencjonować wojnę w Eurazji, która była nieunikniona. I jeszcze jest pewnie tysiąc innych pomysłów, które widzimy w debacie Foreign Affairs i tak dalej, śledzimy w Strategy in Future. Marek Budzi się relacjonuje, ja o tym mówię i dalej. Są różne głosy. Ale widać, że Amerykanie zaczynają czuć, że gdzieś musi być ten pokój. I też się niepokoją, że Chiny mogą być akuszerem tego pokoju. Innymi słowy, ja nie umiem odpowiedzieć na to pytanie. I oczywiście w interesie Polski byłoby to, żeby dokończyć, żeby Amerykanie dali wszystko i żeby dokończyć kwestię rosyjską. No ale w tym się przejawia jednak brak pełnej tożsamości interesów naszych, ukraińskich i amerykańskich. Gry w trójkącie to trochę jak trener Chicago Bulls. Nie wiem, czy trenowaliście koszykówkę w latach 90., ale była to teoria trójkątów. Dobra, to taka dygresja, że wszystko jest kwestia trójkątów w koszykówce. No to tak samo trochę tutaj. Dobra, rozwinę to kiedyś. W każdym razie, czasami mi tak po prostu przeskakują te rzeczy. Phil Jackson, tak? Kto trenował koszykówkę, to wie, tak? Jak Chicago Bulls wygrywało. Mniejsza z tym. To de facto daje nam przestrzeń polityki, która wyznaczana jest wolą amerykańską takiej, a nie innej pomocy Ukrainie. No i my mamy tu swoje interesy i one nie muszą być w pełni zgodne z tym, co Amerykanie robią. Stąd w książce przywołuję rozmowę Phila Carbera z Sigmą chyba i Gammą, już nie pamiętam, jakie litery były, który mówił, że zróbcie, nie oglądajcie się na Amerykanów, narzućcie trochę pewne sprawy, tak? Natomiast nie odpowiedziałem panu na to pytanie de facto, bo nie umiem, tak? Ale pytanie jest bardzo dobre. Na szczęście Colin Gray powiedział, że strategia, i to mnie zawsze pociesza, jak nie umiem odpowiedzieć na jakieś pytanie, strategia polega na zadawaniu pytań. Bardzo państwu dziękuję. Dobrze? Bardzo dziękujemy. Doktor Jacek Bartosiak, specjalista do spraw geopolityki, geostrategii, adwokat, założyciel Strategy and Future i autor książki Najlepsze miejsce na świecie. Bardzo dziękujemy. Dziękuję. Oczywiście będzie możliwość zdobycia podpisu. Autor będzie podpisał książki tutaj na zewnątrz sali. Raz jeszcze dziękujemy w imieniu Wydawnictwa Literackiego.